Z okazji Światowego Dnia Kota Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 imienia Małego Księcia zaprosiło dzieci z Częstochowy do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem Kot. Liczba nadesłanych prac blisko 100 najlepiej świadczy o tym, że bardzo lubimy te zwierzaki. Szare, burę i pstrokate, wszystkie koty za pan brat mają drogi swe i płoty, po prostu koci świat. I tak wyglądało przedszkole przy ulicy 1 Maja, które zorganizowało konkurs pod tytułem Kot. Wpłynęło bardzo wiele prac, ponieważ jest 99 z różnych przedszkoli w naszym regionie. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ są to prace oryginalne, każda jest inna, także mamy bardzo duży dylemat, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie tego konkursu. Prace pod tytułem Kot i to różnej maści zachwycały pomysłowością wykonania. Bardzo ciekawe, interesujące, także na pewno te prace zostaną nagrodzone wysoko. Książka Kot. Tak, tak jest, bardzo. A to ciekawe. Obok to? O, kotek Filemonik. Można tak go nazwać. Bardzo nam się podoba, ciekawa praca, ciekawa technika, także na pewno zostanie nagrodzona. A z okazji Światowego Dnia Kota z dzieciakami rozmawialiśmy o tych zwierzakach. Za co dzieci kochają kotki? Miękkie jak patuska. Mhm. I tam się bawią. Bawią się z tobą? A nie drapią? Nie drapią. Ja śpię kotkiem łóżku. Nie chrapie kotek? Nie chrapie. Nie budzi cię w nocy? Tak. I są fajne, bo się ocierają. Mój kotaczek jest taki trochę płochaty. No i jest co on lubi, jest zdrapać coś. Ja!